Proszę Państwa, wszystkich Państwa witam na wykładzie profesora Henryka Samsonowicza Początki narodu polskiego. Profesor Samsonowicz jest osobą, której nie trzeba na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiać, bo jest z nim związany już od lat chyba 60 albo nawet dłużej, już może trochę. Jeszcze co więcej, ojciec profesora Samsonowicza był też profesorem uniwersytetu, geologiem, więc jest taka tradycja rodzinna Samsonowiczów związanych z uniwersytetem. I profesor Samsonowicz jest historykiem, pełnił na Uniwersytecie Warszawskim szereg funkcji, był przez 2 lata rektorem Uniwersytetu na początku lat 80. i został usunięty, czy w każdym razie go zmuszono do rezygnacji z przyczyn niezadowolenia ówczesnych władz. A jak pisze w swoim, jak mówi w swoim wywiadzie, który 16 czerwca był w Gazecie Wyborczej, właśnie pełni tyle funkcji, że nawet nie bardzo pamięta jakie i nie potrafi ich wyliczyć. Natomiast jest historykiem, specjalistą od historii średniowiecza, z tym, że przyznaje, co mnie nawet dziwiło, że takich rzeczy, które mnie się wydawały podstawowe, że nie zna. Na przykład nie wie, jaka była data chrztu Polski. A ja dzisiaj przechodziłem ulicą Długą koło archiwum akt dawnych i widzę na drzwiach tego archiwum jest wielki napis 1050. rocznica chrztu Polski, tam 966, więc przypuszczam, że w tym archiwum mają może metrykę chrztu Polski, której tutaj obecny profesor w ogóle nie zauważył, czy nie przeczytał. W każdym razie nie bardzo, jak przyznaję w tym wywiadzie, o którym wspomniałem, że nie bardzo wie, kiedy był ten chrzest, w ogóle kiedy ci Polacy skąd się w ogóle wzięli, a w szczególności skąd się wzięli prawdziwi Polacy. I wydaje mi się, że właśnie, nie wiem, może w tym wykładzie pewne wątpliwości i w nas również rozbudzi. W tym też wykładzie profesor Samsonowicz się bardzo dużo zajmuje współczesnymi nam czasami, tymi jak najbardziej współczesnymi i, że tak powiem, ustawia te problemy, które teraz wyszły, może nie in vitro i nie prawa kobiet, ale taka, powiedzmy, niechęć do cudzoziemców, jaka w tej chwili panuje i jest nawet rozbudzana w związku z prawdopodobieństwem pewnym napływu tutaj uchodźców z Bliskiego Wschodu i z innych krajów. I profesor przypomina, że w czasach, kiedy powiedzmy Jagiellonów, to tacy Polacy stanowili 40% naszego społeczeństwa, a reszta to byli Litwini, Żydzi, Niemcy, Mołdawianie, Czesi i tak dalej, i tak dalej. Przypomina też, że tacy wielcy Polacy, którymi się chlubimy, tacy jak Matejko, to był Czech, czy na przykład, czy można wymieniać mnóstwo nazwisk niebrzmiących po słowiańsku, takich Kronenbergów, Manteuflów i tak dalej, to wszystko byli ludzie w pełni zasymilowani tutaj z naszą tu wspólnotą i jesteśmy ciągle z nich bardzo dumni. No, profesor Samsonowicz tutaj kończył studia i chwali się swoimi, oddaje cześć swoim mistrzom, Aleksandrowi Geisztorowi, właśnie Manteuflowi, Herbstowi i innym, czyli bardzo wybitnym historykom, ale też ma swoich uczniów, z których jest dumny. Do nich należy były prezydent Bronisław Komorowski, Antoni Macierewicz i jeszcze
kilku innych można by wymienić, reprezentujących właśnie, jak widać z tych przykładów, wszelkie opcje polityczne. Także widać, że nauki profesora Samsonowicza nie były jednokierunkowe. Ale wydaje mi się, że warto ich posłuchać. Henryku, bardzo proszę. A na siedzące. Na siedzące. Dziękuję bardzo. Ja nie brałem udziału w zawieruchach związanych z walkami kibiców GKS-u Katowice z Miedzią Legnica. To efekt sięgania po zbyt wysoko umieszczone książki na półkach. Dziękuję bardzo za możliwość tutaj przedstawienia pewnych wątpliwości. Ja tutaj jestem zwolennikiem tezy, którą reprezentował taki mistrz średniowieczny z XII wieku, Abelard, który powiadał: kluczem do wszelkiej mądrości jest częste i pilne pytanie. Broń Boże odpowiedź, jedynie słuszna odpowiedź, która na ogół nie jest ani jedyną, ani słuszną, ani wystarczająco obszerną odpowiedzią. Otóż ja mam tutaj pewne problemy. Rzeczywiście to, co mój przyjaciel powiedział przed chwilką, z odpowiedzią na pytanie, co to takiego jest właściwie naród polski. Definicja narodu jest dosyć oczywista. Jest to zbiorowość ludzi wyróżniających się wspólną świadomością, wspólną ideą, celem mobilizacji możliwie dużej części populacji i coraz większa część członków tej populacji poczuwa się do wspólnoty. Z tym pytanie jest następujące. Kiedy powstała populacja, która uważała się za Polaków, która nazywała się Polakami i która czuła się przynależnością do tego zbiorowiska, które my dzisiaj moglibyśmy nazywać właśnie zbiorowiskiem polskim? No i tutaj oczywiście jest pewien problem. Mianowicie w 966 roku, zgódźmy się już na tę datę, szkoda tutaj zmieniać, za drogie byłyby zmiany wszystkich podręczników, ale trzeba zrobić dwie uwagi. Po pierwsze, jeśli był chrzest, to nie narodu. Był chrzest władcy, otoczenia władcy, jego współpracowników bliższych i dalszych, ale na pewno mieszkańcy takiej dziury, która leży nad Wisłą i który w tej chwili my tutaj jesteśmy, nie mieli pojęcia, że coś takiego miało miejsce i nie mieli pojęcia o tym, że książę, panujący książę, panujący wódz przyjął chrzest, który był rzeczywiście krokiem bardzo znaczącym w naszych dziejach. I ważne to jest dlatego, że w pewnym momencie jakie czynniki powodowały stworzenie tej wspólnoty, o której chciałbym tutaj słów parę powiedzieć. Czyli innymi słowy, kiedy my staliśmy się Polakami, kiedy były początki powstania polskiej świadomości narodowej. To nie jest takie proste. Nie jest takie proste dlatego między innymi, że po pierwsze, gdzieś tam Polacy po raz pierwszy jako Polacy pojawiają się gdzieś koło roku 1000 dopiero. Te ludy, które mieszkały nad Wartą, nad Wisłą, owszem, też na części dzisiejszego Mazowsza, czy uważały, że są Polakami? Otóż przyznaję szczerze, że po pierwsze nie wiem, ale po drugie wydaje mi się, że na pewno takiej świadomości oni nie mieli. Co tworzyło więź, pierwotną więź skupiającą ludzi, którzy tworzyli państwo, które powstawało właśnie w tej części Europy Środkowej? Na pewno język, na pewno zbiór pewnych praw, na pewno poczucie przynależności do wspólnoty, ale jakiej? Rzecz ciekawa, wydaje się, że pierwotne związki, wokół których kształtowała się jedność mieszkańców tego kraju,
to były związki rodowe. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że jeszcze do początku XVII wieku w języku polskim istniało ponad 40 określeń pokrewieństwa i powinowactwa. I gwarantuję, że większość z nas, proszę nie traktować tego jako aluzji do siebie, ale większość tu obecnych nie będzie wiedziało, co to znaczy zołwa na przykład, siestrzeń. Czy jakieś inne określenia, które w tej chwili w ogóle wyszły już z obiegu, a które określały poszczególne etapy związków rodowych. Tylko czy to związek rodowy jest związkiem, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest zaczątkiem narodu? Przynajmniej nie w tym sensie, w jakim dzisiaj my to możemy rozumieć. Ale jest jeszcze jeden czynnik, który rzeczywiście tworzył pewne więzi, które tworzyły pewną rzeczywistość, może prawdziwą, może wyimaginowaną jedynie, rzeczywistość określający poczucie tożsamości. I myślę, że tutaj do tego trzeba też odwołać się do tego, żeby znaleźć własne miejsce we wspólnej pamięci. Pamięć to jest to, co wydaje się jednym z głównych czynników tworzących wspólnotę, również wspólnotę narodową. Również wspólnotę, która kształtuje jedność, a która opiera się na rzeczywistych, częściowo wyimaginowanych, częściowo postulowanych więzach tworzących powiązania między poszczególnymi mieszkańcami tego kraju. To z tym poszukiwaniem starożytnego swojego rodowodu to mieliśmy rozmaite kłopoty. I tutaj muszę uderzyć się w piersi, ponieważ kłopoty te były tworzone również przez moich znakomitych, bardzo wybitnych kolegów żyjących te skromne 1000 czy tam 800 lat wcześniej przed nami. Co my wiemy o istnieniu wspólnot istniejących w najdawniejszych czasach? Niewiele. Czy mieszkańcy tych ziem tworzyli zwarte grupy mieszkańców, czy Słowianie, czyli ludzie wspólnego słowa, wspólnego języka, tworzyli zwarte grupy mieszkańców, czy zasiedlali środkową Europę wyspowo, jak dalece mieszali się z innymi ludźmi, a mieszali się z germańskimi, romańskimi, tureckimi, awarskimi, z Bałtami, z Ugrofinami. Kto mieszkał nad Wisłą i Wartą w czasach drogi bursztynowej, czyli w czasach istnienia państwa rzymskiego? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Tym bardziej, że są do tej pory zażarte walki między historykami, którzy widzą początki istnienia właśnie środowiska, z którego wyrosła polskość, wyrośli Polacy 1000 lat przed Chrystusem i są tacy, którzy uważają, że początki tego procesu to jest dopiero V wiek po Chrystusie. Drobiazg, 1500 lat różnicy, ale jednak dosyć istotna różnica w oglądzie tego właśnie zjawiska. Pytanie kolejne. Czy ci Polacy, ci, którzy stali się Polakami, zajmowali całe terytorium, które dzisiaj stanowi nasz kraj rodzinny? Czy mieszkańcy Śląska, Pomorza, proszę tego nikomu nie powtarzać, ale także Mazowsza, uważali, że są Polakami? Nie sądzę. Oni czuli się kimś innym i podkreślali to wielokrotnie i w swoich rozmaitych działaniach politycznych i tak naprawdę
dopiero Polakami zaczęli się czuć wtedy, kiedy pojawiła się możliwość przyjęcia ich do wspólnego prawa, prawa, którym kierowali się również mieszkańcy innych polskich ziem. Natomiast czy tak jak chcą nasi przyjaciele mieszkający w Poznaniu na przykład, czy w Gnieźnie, rzeczywiście do Polaków należy zaliczać tylko Wielkopolan? No, można mieć tutaj wątpliwości, tym bardziej, że początki pisarstwa o polskości, pisarstwa o ludach, które tworzyły no, tę wspólnotę, która dzisiaj jest, z której dzisiaj możemy być dumni, to jednak było pisarstwo, które powstawało nie tu, powstawało w Krakowie, powstawało w Małopolsce, powstawało na obszarach, które tworzyły pierwszą formę jednolitego państwa słowiańskiego, nie chcę powiedzieć polańskiego, bo by się obrazili właśnie krakowianie, ale państwa, które zaczęło odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w historii nie tylko naszego kraju, ale w ogóle w historii Europy. No, czy istniała tradycja pierwszych, starszych organizmów politycznych? I teraz jest takie modne określenie państwo wodzowskie. Państwo, które opiera się o istnienie grupy zbrojnej kierowanej przez swojego wodza, grupy zbrojnej, która rzeczywiście tworzy pewne formy instytucjonalne, ale również formy prawne, wokół których gromadzą się i korzystają z tego no, drużynnicy, ci, którzy są w służbie tego wodza i którzy z tego korzystają. To jest zresztą też dosyć ciekawa historia. Jeśli my mówimy na przykład, proszę tego nikomu nie powtarzać, szczególnie studentom, że Mieszko I zajął Śląsk. Co to znaczy zajął Śląsk? Czy istniały tam prezydia polańskie, które pilnowały porządku, które tworzyły tutaj jakieś formy, które by usprawniały istnienie jednolitej organizacji politycznej? Chyba nie. To my wiemy z innych źródeł, między innymi tak zwanej powieści lat dawnych, że to były tereny, które wykorzystywane były do ściągania najrozmaitszych danin, najrozmaitszych łupów. Dopiero z czasem, w przypadku właśnie może Śląska, części Pomorza, a może także Mazowsza, to były tereny, które dopiero gdzieś tam pewnie koło w czasach panowania Chrobrego stały się rzeczywiście częścią jednolitej organizacji państwowej o wspólnych prawach, wspólnych obowiązkach, ale czyich? I znowu tutaj pytanie zasadnicze. Naród jest pojęciem dotyczącym w dawnych czasach elit. Elit intelektualnych, elit władzy, elit, które są zgrupowane wokół tych przywódców, tych wodzów, tych panujących, którzy realizują potrzeby ich samych. No i tutaj dochodzi do tego właśnie ten czynnik, o którym już wspomniałem, czynnik pamięci. Chwała na przykład należy się wielkiemu dziejopisowi, jakim był Wincenty Kadłubek, który starał się nie tylko opisać początki narodu polskiego, ale wprowadzić go do historii powszechnej. Wprowadzić go do historii powszechnej, wykorzystywał tutaj znajomość dzieł antycznych, by wplatać własną tradycję, własne doświadczenia z przeszłości, ale też narracje wywodzące się z wiedzy biblijnej, z tradycji grecko-rzymskiej, z obu naraz. No i tutaj trzeba powiedzieć, że przyczynił się niesłychanie do stworzenia, no nie wiem czy legendy, wiedzy o naszej przeszłości i o naszym
współuczestnictwie w tworzeniu nowej Europy. Jak Państwo pewnie może wiedzą, to zaczęło się co prawda nie u nas, raczej w państwie frankońskim. Kronikarz z VII wieku, Fredegar, przypisał pochodzenie swojej nacji Francjonowi, uciekinierowi z Troi, który osiadł z towarzyszami nad Renem. Natomiast anglosascy kronikarze w tym samym czasie wywodzili początki swojego ludu od potomka Trojan, od Brutusa, który w odległych czasach miał osiąść na wyspie i dać jej nazwę od swojego imienia. No, ja już nie mówię o tym, że nasza chwała polega między innymi na tym, według właśnie Wincentego Kadłubka, żeśmy walczyli skutecznie, zwycięsko. No, nie byle z kim. Pokonaliśmy Juliusza Cezara, pokonaliśmy Rzymian, pokonaliśmy rozmaitych najeźdźców, między innymi tych, którzy uciekli z Troi i próbowali zabrać nam nasze ziemie. No, pewnie, że szukali czegoś lepszego niż te tereny nad Morzem Śródziemnym. No, ale im się nie udało tego zrobić, bo myśmy pokonali ich, pokonaliśmy ich własną, ich bronią, czyli mieczem. Notabene chcę powiedzieć, że myśmy pobili również nie tylko Juliusza Cezara, myśmy pokonali też Aleksandra Macedońskiego. Czy potrzeba jeszcze jakiegoś innego przykładu, żeby pokazać wielkość naszego kraju i wielkość jego historii? No chyba rzeczywiście już nie potrzeba. Mimo żeśmy pokonali również nie tylko z Cezarem Rzymian, ale już wcześniej Gallów też pokonaliśmy. No z Francuzami zawsze mieliśmy rozmaite problemy. Tutaj właśnie już w tej narracji możemy znaleźć cechy zbiorowości, które miały przywejść do wyobrażeń sarmackiej szlachty. Czyli chlubne zwycięstwa militarne, triumfy w dalekich krajach, podboje, jak pisał, wszystkich ludów z tej strony morza mieszkających. Proszę mnie nie pytać, jaka to część, jakie to morze, jakie to ludy, no ale w każdym razie świadczy to rzeczywiście o wielkich tutaj naszych sukcesach. Notabene trzeba powiedzieć, że późniejsi pisarze nasi, był taki Dzierżwa na przykład, który dopisał genealogię narodu polskiego, wywodząc ją od Jafeta. To nie byle co, którego potomkiem miał być trojański Eneasz, a jego potomkiem z kolei protoplasta naszego narodu, czyli Wandal. No i ci Wandalowie będą się odtąd pojawiać w różnych wywodach etymologicznych, bądź jako przodkowie Polaków, bądź jako lud zamieszkujący niegdyś te ziemie, zajęte następnie przez Sarmatów, czyli Słowian, o czym jeszcze pisał później kolejny XVI-wieczny wielki pisarz Cromer. No, decydującą rolę pełnił tutaj w tworzeniu tej genealogii Polaków no największy nasz historyk, żyjący w XV wieku, Jan Długosz. On podtrzymał biblijny wywód od Noego, kreując jednocześnie Lecha na protoplastę Polaków, takiego samego, jakim Eneasz był dla Rzymian. To był potomek Jafeta, Lech i Czech, notabene to nie jest polityczne, co to powiem w tej chwili, powołując się na Długosza. To nie jest moja koncepcja. Ci, którzy uważają, że ich bratem był Rus, mylą się generalnie. Jest to nieprawda. Ale Czech tak, był bratem jak najbardziej.
Te lektury, zresztą nie tylko tych pisarzy, ale także Ptolomeusza, Herodota, Hipokratesa, pozwalały później uzupełniać, korygować narrację długoszową, która pozostała dla XVI-wiecznych historyków polskich głównym źródłem wiedzy o początkach narodu. No, niekiedy poddawana bezlitosnej krytyce, no ale to poeta krytykował Jan Kochanowski, także nie wiem, czy warto tutaj się na niego powoływać. Natomiast co warto na pewno zrobić, to jest, że sytuacja, która, o której pisali później tacy pisarze jak Decius, Żwabowski, Bielski, Gwagnin, z upodobaniem opisywali starożytności sarmackie, podkreślając fakt zwycięskich, bohaterskich bojów Sarmatów z Rzymianami. Również Rzymian żeśmy pokonali i to nie raz, parokrotnie, już nie będę mówił o rozmaitych innych wydarzeniach, które wiązały się z początkami naszych książąt. Ale generalnie rzecz biorąc, co łączyło w gruncie rzeczy mieszkańców ziem, które leżały nad Wisłą, Wartą czy Bugonarwią? No, bo po pierwsze, nie język. Nie chcę obrażać tu nikogo, ale gwara mazowiecka z literackim językiem polskim ma niewiele wspólnego. Podobnie jak nie ma wiele wspólnego gwara obecnie, do dziś dnia, stosowana na terenie Małopolski. Jeśli my wychodzimy na dwór, to krakowianie wychodzą na pole. Czy to jest to samo? Nie wiem, co jest bardziej precyzyjnym określeniem tego, dokąd wychodzimy z domu. Ale te języki są tak różne, że jeden z najwybitniejszych znawców językoznawstwa polskiego, Zenon Klemensiewicz, twierdził, dawał tego przykłady, że geneza języka literackiego polskiego to jest język stosowany w Wielkopolsce, wokół Poznania, wokół Gniezna. Nie czuję się absolutnie kompetentny, żeby na ten temat się wypowiadać, ale cytuję tutaj osobę, która na pewno miała coś do powiedzenia na ten temat. Innymi słowy, język nie. Powiązania rodowe nie. Bo to, o czym mówiłem, o tych 40 rozmaitych desygnatach powinowactwa i pokrewieństwa, po pierwsze były różne, a po drugie nie wszędzie funkcjonowały i nie wszędzie się utrzymywały. Pytanie kolejne, na które też nie potrafię odpowiedzieć. Kiedy późniejsza stolica Zjednoczonego Królestwa Polskiego, czyli Kraków, weszła w skład ziemi opanowanej przez Piastów? Do niedawna sądziłem, że już w czasach Mieszka I. Moi przyjaciele archeolodzy twierdzą, że nie. Że gdzieś tam do czasów uzyskania władzy przez Bolesława Chrobrego to była ziemia, która rozwijała się swoimi szlakami, swoimi rozmaitymi działaniami i która nie miała nic wspólnego z tym, co działo się na północy kraju. Pytanie kolejne. A kiedy Mazowsze stało się częścią Polski? Czy to rzeczywiście był czas, w którym są pewne ślady, które pokazują, że dosyć wcześnie. Nie wiem, państwo pewnie, może część z państwa dobrze wie, że do rozbiorów, praktycznie rzecz biorąc, myśmy byli w diecezji poznańskiej, a nie żadnej mazowieckiej. Diecezja płocka, która powstała późno, dopiero w XI wieku, była diecezją, która obejmowała coś, co jeden z moich mistrzów uniwersyteckich, Aleksander Giersdorf, nazywał praziemią mazowiecką. Czyli tą ziemią, która leży na północ od Wisły. I tu był zgodny z naszym pierwszym historykiem, Gallnym Anonimem, który pisał, że Mazowia
jest Ultra Wislam, za Wisłą. A co było tu? Nie będę się wypowiadał na ten temat, głównie ze względu na brak wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W każdym razie to było coś innego. To były inne rozmaite stosunki społeczne, stosunki językowe, stosunki gospodarcze. Nie mówiąc już o tym, że to Mazowsze, szczerze mówiąc, do końca rozbicia dzielnicowego, praktycznie rzecz biorąc, no było taką ością w gardle Zjednoczonego Królestwa. Nie wiem, czy oni poczuwali się do tego, żeby nazywać się Polakami. Mam pewne wątpliwości, no nie mówiąc o tym, że i później tak naprawdę, dopiero w XVI wieku, mieszkańcy tej ziemi, kiedy Zygmunt Stary nadał im takie prawa, jakie posiadała szlachta, elita władzy w królestwie, wtedy dopiero zaczęli godzić się, acz nie od razu i nie do końca chętnie, z tym, że należą do wspólnoty Polaków. Tu zresztą jest inna cecha, która charakteryzuje nasz kraj i początki naszej świadomości zbiorowej, naszej pamięci zbiorowej. To są powiązania z rozmaitymi krajami sąsiednimi. Jeśli mówię tutaj, że Kraków był w dziwnych okolicznościach przyłączony później do państwa piastowskiego, to również dlatego, że przez Kraków przebiegała jedna z ważniejszych dróg handlowych, może nie tylko handlowych, które łączyły wschód i zachód Europy. Dróg, które upraszczając już sprawę nieco, biegła z Ratyzbony właśnie przez Kraków, Sandomierz, Kijów i dalej na Ruś Kijowską i dalej do Bizancjum. No a tamto już można było spotkać wszystkich, a nawet jeszcze większą grupę rozmaitych ludzi. Dlaczego Mieszkowi zależało na Mazowszu? Dlaczego tutaj wprowadzał swoje prezydia i ściągał, oczywiście niesłusznie, rozmaite daniny od mieszkańców tych ziem? Ano dlatego, że przez Mazowsze też przebiegał pewien szlak, który biegł od wybrzeży Morza Bałtyckiego, który był terenem zainteresowań Europy Zachodniej. Pierwsze wzmianki, opisy wybrzeży Bałtyku to przecież podróż Wulfstana wysłanego przez króla angielskiego na wschód, który między innymi opisał, to trochę przesadzam, ale wspomniał o miejscowości Truzo, poprzedniku dzisiejszego Elbląga, ten Bałtyk, który łączył wschód i zachód Europy. I od niego odchodziła odnoga, która biegła wzdłuż Wisły, gdzieś tam znowu w kierunku Drohiczyna, Mielnika, Włodzimierza Wołyńskiego, by dojść do Kijowa. Innymi słowy, to były połączenia mieszkańców Polski ze światem. Czy wtedy można było mówić o narodzie polskim? Czy wtedy można było mówić o tych elitach politycznych, które poczuwały się do tego, żeby należeć do szerszej wspólnoty? Wydaje się, że tu, nie umniejszając wielkiego dzieła Mieszka I, jego następców, jego sukcesorów, tego wszystkiego, co się działo w czasach Bolesława Krzywoustego, ale tak naprawdę generalne zmiany, jakie zaszły tutaj na tym terenie, to wiązały się z wiekiem XIII. I tutaj można powiedzieć, że parę było takich czynników, które wpłynęły na stworzenie świadomości zbiorowej elit ówczesnych. No, przede wszystkim reforma Kościoła. W XIII wieku przyszły tutaj zakony żebrzące, które po pierwsze nawiązały kontakt z ludnością mieszkającą tą, reprezentującą, czy ja wiem, 80%, może więcej mieszkańców tego kraju i które
rzeczywiście były przygotowane do przyjęcia pewnych, no przesadzam może nieco teraz, europejskich norm życia. W pewnym stopniu zaledwie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, kto wie, czy nie równie ważna. To była sprawa, która wiązała się z powstaniem samorządów terytorialnych. Samorządów terytorialnych, tylko proszę się nie gniewać, ale to również te samorządy terytorialne oparte były na tworzenie, czy oparte były o prawo niemieckie. No może nie tylko niemieckie, może tam było jeszcze flamandzkie prawo, może było prawo wallońskie, ale nazywane było tutaj jus teutonicum prawo niemieckie. I to było rzeczywiście, to był czynnik, który tworzył samorządne społeczeństwo, różnego języka, różnego pochodzenia i, co też bardzo ważne, dosyć różnego prawa. No i wtedy te prawa wsi, prawa miast zaczęły prowadzić do kolejnej bardzo istotnej zmiany. Rozwój języka miejscowego i to nie mówionego, a pisanego. My o tym języku mówionym czy pisanym wiemy bardzo niewiele. Wiemy o tym, że prawda, ktoś kiedyś mówił do swojej żony, która ciężko pracowała, daj, a ci ja pobruczę, a ty poczywaj. No, ale to literatura polska od tego specjalnie się nie rozwinęła. Natomiast rzeczywiście tutaj zaczęto pisać po polsku. I to gdzie? W sądach. I to właśnie od końca XIII wieku mamy wstawki, które idą już tysiące wręcz, które są potwierdzeniem wykorzystywania miejscowego języka. Czy ten język wszędzie był taki sam? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, między innymi dlatego, że nie wszystko z tego, z tej polszczyzny rozumiem. Jest znacznie trudniej przeczytać coś po polsku pisanego w XIV czy w XV wieku niż w tekstach łacińskich. No ale na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeden z najwspanialszych utworów poetyckich polskich nazywa się Żołtarz Jezusowy. Co to znaczy? Ciekaw jestem, czy ktoś potrafi dobrze przetłumaczyć to na współczesną polszczyznę. No, z tym tylko, że rzeczywiście te początki pisma tworzyły pewne nowe możliwości powstającej elity, która poczuwała się do wykorzystywania tego właśnie języka. No, z tym mieliśmy zresztą też kłopot. Kłopot z tą elitą, ponieważ polscy królowie to byli małżonkami Rusinek, Niemek, Węgierek, Czeszek. Jeden z najwybitniejszych naszych władców, którego jestem wielkim wielbicielem, Kazimierz Wielki, miał rzeczywiście wyjątkowe sukcesy na polu, że się tak wyrażę, kontaktów wielojęzycznych z wieloma paniami z rozmaitych krajów i z rozmaitych stron. Zaliczył rzeczywiście, z tego co wiem, Węgierkę, Żydówkę, Niemkę, Rusinkę, Polkę, nie mówiąc tam o rozmaitych jeszcze grupach pośrednich, nie będziemy tutaj już się tym zajmować. Z polskimi królami no też mamy pewne kłopoty. Kto odnowił Królestwo Polskie w XIII wieku? Wacław Król Czeski. Jeden z tych, którzy to zrobili. Kto potem działał jako rzeczywiście odtwórca znaczenia między innymi elit, na pewno polskich, ale to był niejaki Ludwik Węgierski.
już nie chcę mówić, skąd pochodził taki książę, którego my nazywamy Jagiellą, a Litwini Jagajłą, który no, rzeczywiście, on podobno parę słów po polsku znał, ale to dopiero chyba pod koniec życia. Już nie mówię tutaj o tym, co było, skąd się wzięli władcy najwspanialszego okresu naszej historii w XVI wieku, Jagiellonowie, potomkowie Włoszki, potomkowie królowej Bony. No, nie mówiąc o tym, że ich następcą, ja już nie mówię o Henryku Walezym, krótko i nie najlepiej. No ale Batory też po polsku nie mówił. Porozumiewał się ze swoją elitą po łacinie. Aż strach pomyśleć. Potem Wazowie. No Wazowie to można tutaj dużo mówić. Władysław IV był rzeczywiście polskojęzycznym. Jan Kazimierz też. Natomiast ich ojciec tak różnie. Zygmunt III. Natomiast później, po krótkiej przerwie, po królu ukraińskim, czyli Michale Korybucie Wiśniewieckim, po rzeczywiście polskim królu Sobieskim, dynastia Jaka, do której żeśmy nawiązywali w naszej konstytucji majowej, Saska. Najbardziej znane zdanie Augusta III skierowane do poddanych, do ministra skarbu Brühla. Brühl, hast du Geld? Czy masz pieniądze? I to był w gruncie rzeczy najbardziej taki, no, czy ja wiem, odwoływaliśmy się do niego, między innymi uchwalając Konstytucję 3 maja. No nie będę mówił, co było w XIX wieku, bo to Państwo wiedzą. Natomiast chcę tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że nasi, w naszej historii, w naszej historii narodu, no rzeczywiście można tutaj wymienić bardzo wielu ludzi, co do których pochodzenie stoi pod pewnym znakiem zapytania. Mikołaj Kopernik. Szczery Polak, na pewno, ale z pewnymi wątpliwościami. Był też taki mieszkaniec Białorusi, który co prawda pisał nie o Białorusi, tylko Litwo, ojczyzno moja. No, tylko że pisał po polsku. I do jego, że się tak wyrażę, patriotyzmu nie możemy mieć cienia żadnych wątpliwości. No już nie mówię to o innych, o Wincentym Polu, o tam rozmaitych innych pisarzach ze wschodniej i zachodniej z granicy Polski. Jeśli o tym mówię, to dlatego, że tutaj te etapy jednoczenia były bardzo rozmaite. Mazowsze mówiłem tutaj etapami do XVI wieku. Pomorze w XV wieku, też niecałe. Ruś halicko-włodzimierska od XIV wieku. Ruś kijowska i część Litwy w XVI wieku. A potem przyszło coś zupełnie innego. Państewka możnowładcze, czy państewko Sapiechów, Radziwiłów, czy państewko Paców Potockich. To było państewko, które poczuwało się do tego, żeby być częścią szerszej zbiorowości polskiej Polaków. No, można byłoby tutaj długo na ten temat dyskutować. Wydaje się, że tutaj te państewka możnowładcze trochę skrzywiły rozwój poczucia przynależności narodowej. No ale trzeba powiedzieć, że właśnie w okresie największego kryzysu,
to poczucie świadomości narodowej rozkwitało najlepiej. W XVIII wieku, już w czasach rozbiorów pierwszego, drugiego, rewolucji francuskiej, rzeczywiście chyba Polacy zaczęli zdawać, elity polskie zdawać sobie sprawę z tego, że są częścią tej właśnie wspólnoty. Część mieszkańców. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze odpowiedzi mieszkańców ziem, między innymi mazowieckich, na pytanie, kim oni są, my są tutejsi. Tak to było. I szczerze mówiąc, do końca zostało to, jeśli nie przezwyciężone w starszym pokoleniu, ale rzeczywiście, jeśli zanikło, to dopiero w okresie II wojny światowej. To jest niebywałe zupełnie, ale świadomość poczucia, że jest się członkiem wspólnoty polskiej, powstała bardzo, bardzo, bardzo późno. Z tym, że nie przesadzajmy, zaczęło to się znacznie wcześniej. No musimy się tu odwołać do polskiego katechizmu powstałego w XIX wieku. Kto ty jesteś? Polak mały. I tutaj zaraz potem idzie coś, co może przypominać nasz dzisiejszy PESEL. Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? To jest przecież cecha szukania swojej tożsamości. No i ten właśnie XIX wiek, kiedy nas nie było, i to jest coś zupełnie wyjątkowego. To było coś o tyle zdumiewającego, że wtedy, kiedy nie było nas, nie było elit naszej wspólnoty, przetrwała własna kultura, język, przetrwała Polska jako symbol w skali całej Europy, kraju walczącego o waszą i naszą wolność. Proszę na to zwrócić uwagę. I to jest coś zupełnie zdumiewającego. Jak brzmi fraza warszawianki. Leć nasz orle w górnym pędzie. Sławie sobie światu służ. Kto przeżyje, wolnym będzie. I to w gruncie rzeczy jest uzasadnieniem tego, że istnieje świadomość polskiej, że początki polskiej świadomości narodowej, które na pewno nie zaczęły się w X wieku, ale rzeczywiście zaczęły odgrywać olbrzymią rolę i znaczącą rolę w czasach, no, które niektórzy z nas jeszcze całkiem nieźle pamiętają. Dziękuję Państwu za uwagę. Takie relacje, prawda o kłamstwie, kłamstwo o prawdzie. Jak historyk, według Pana Profesora, może dojść do rzetelnych wyników, kiedy usłyszeliśmy od Pana, że no, te materiały, w końcu kronikopisarze, dziełopisarze, nie zawsze pisali to, co mogli. Czy archeologia, co jest właśnie takim czynnikiem ważnym, żeby to, co stworzy dobry historyk, było wiarygodne? I słuchaj, pyta się pan, jak dalece historyk przyzwyczajony jest do naciągania prawdy. No jest, ale szczerze mówiąc, ja myślę, że to nie jest cecha tylko nauk historycznych. Przypominam sobie takie właśnie opinie, jak dlaczego żyrafa ma długą szyję, no bo ciągle wyciągała po wyższe jakieś owoce, które były na wysokich drzewach. No i tym pewnie tym starano się to wytłumaczyć. No cóż, jeszcze raz odwołam się do tego Abelarda, o którym mówiłem. No jednak stawianie pytań pomoże nam zbliżyć się do odpowiedzi, przy czym istnieją pewne fakty, o których dyskutować nie musimy. No był chrzest
władców polskich w X wieku. Był. Niezależnie od tego, czy się komuś podoba, czy się nie podoba. Czy był okres, kiedy no, staliśmy się rzeczywiście przykładem współistnienia nie dwóch narodów w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów, ale chyba 20 różnych. Chyba 20 rozmaitych grup etnicznych, kulturowych, językowych, no też opierających się o rozmaite własne tradycje historyczne. To są fakty. No i tutaj rzeczywiście odwołam się do tego, że rzeczywiście czas istnienia Rzeczpospolitej obojga narodów jest czasem, do którego naprawdę możemy z największą uwagą, z największym uznaniem podchodzić i opierać się o te wartości, które wtedy powstawały. I tutaj nie mówię dlatego, żeby polemizować z naszymi sąsiadami ukraińskimi, czy z naszymi nieco pokłóconymi w tej chwili z nami sąsiadami litewskimi, no ale żeby powiedzieć, że był taki okres, który stanowi, że się tak wyrażę, wzorzec chyba do wykorzystania w dzisiejszej Europie. Ja może też zadam takie pytanie. Teraz bardzo niedawno temu odkryto takie cmentarzysko gdzieś chyba koło Elbląga, na którym wydaje się, że pochowano drużynę Wikingów. Pytanie jest, czy Mieszko był właśnie Polakiem czy Wikingiem? W takich sytuacjach przy stole moja babka odpowiadała mi, nie garb się. I to rzeczywiście jest najlepsze. Nie, ja myślę, że Wikingiem chyba nie był. W tej chwili są co prawda przypuszczenia moich dobrych znajomych, przyjaciół, że był to jeden z przedstawicieli elit wielkomorawskich, które uciekły przed najazdem węgierskim, chroniąc się w nieprzebytych puszczach Wielkopolski, i stąd pochodzą Piastowie. Co do Wikingów, no oni tutaj byli, ale jako najemnicy. I to jest istotna sprawa. Dlatego też, jeśli mamy grobowce, które są scharakteryzowane przez archeologów jako grobowce wikińskie, to raczej jest to pochówek tych żołnierzy, których miał na swoim utrzymaniu na pewno już Bolesław Chrobry. A czy Mieszko? Karol, sądzisz, że Mieszko też? No, więc to też nas łączy dodatkowo, ale Chrobry na pewno miał. I tutaj wartość między innymi tych ziem, mówiłem tutaj o szlakach handlowych, które przebiegały przez nasz kraj, polegały między innymi na to, że myśmy mieli jeden zupełnie pierwszej rangi produkt eksportowy. To byli ludzie. I to byli ludzie nie pędzeni, nie tylko pędzeni w pętach jako niewolnicy, ale to byli ludzie, którzy byli przeprowadzani do tego, żeby zasilali najemne wojska, między innymi, aż strach pomyśleć, muzułmanów. Między innymi, kim byli Mamelucy? To właśnie byli tacy ludzie, którzy byli pochodzenia stąd, na ogół słowiańskiego, nie tylko, ale również, i którzy, że się tak wyrażę, wywożeni byli tam do bogatszych krajów. To też zresztą jest pewien problem bardzo interesujący. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że nie tylko ci te grupy wikińskie, pochówki wikińskie są w Polsce dosyć dobrze znane, ale istnieje kilkadziesiąt tysięcy znalezisk, skarbów, monet znalezionych, które zostały zakopywane w ziemi. No i teraz pytanie, po co to było zakopywane w ziemi? No, że nie były na konta bankowe wsadzane, to jest jasne, bo banków nie było. Natomiast dlaczego to było zakopywane i co się z tym działo? Czy tutaj nasze praprababki chodziły z tymi pieniędzmi, z tymi monetami
anglosaskimi, frankijskimi, niemieckimi i wszelkimi, bizantyjskimi i wszelkimi innymi na targ, żeby kupić mendel jajek? No nieprawdopodobne. Czy to były wyznaczniki pozycji, czy to były wyznaczniki znaczenia tych, którzy posiadali te majątki, ale posiadali. I oni posiadali dlatego, że eksportowali nie tylko futra, mieli skądinąd też możliwości, nie tylko miody, nie tylko jakieś produkty żywnościowe, też bez przesady. Nie bardzo wierzcie też w ten bursztyn, który żeśmy eksportowali, bo to bursztyn szedł skądinąd do krajów rozwiniętych na południu, ale to byli przede wszystkim ludzie. I to rzeczywiście była wartość, przy czym ludzie w różnych formach, niekiedy to byli rzeczywiście niewolnicy, być może pędzeni w pętach, to były oczywiście kobiety, które jak zawsze z tego kraju cieszyły się wyjątkową atrakcyjnością i rzeczywiście cieszyły się wielkim popytem, no ale to byli też właśnie ci, którzy szli jako bądź wojownicy, mamelucy, bądź jako właśnie, no czy ja wiem, ci, którzy wykorzystywani byli do prac polowych. Tomasz Strączek, panie profesorze, że tak powiem, w środku stanu wojennego jechałem autobusem na głębokiej prowincji. Wsiadło dwóch zamowców, którzy prawdopodobnie byli na przepustce i obserwowałem tych ludzi w autobusie i nie zauważyłem w ich stosunku do tych zamowców żadnej nagany, żadnego jakiegoś takiego ostracyzmu. Uświadomiłem sobie wtedy to, co wydaje mi się i chciałbym, żeby pan profesor ewentualnie to w jakiś sposób skomentował, że to pęknięcie, które w tym momencie dzieli Polskę, to jest pęknięcie, które dzieli ten gorszy sort Polaków, czyli elity i tych, którzy w najlepszym tego słowa znaczeniu są tutejsi i mówią językiem po prostu. Kiedy jestem w swojej chałupie na wsi, która została mi po badaniach ze studentami i obserwuję ludzi, których znam naprawdę dobrze, to abstrakcyjne myślenie o państwie, to myślenie, które nie jest związane z ich codziennym życiem, sytuuje ich po tej, że tak powiem, stronie, która na pewno nie będzie popierała kombinatora Rzeplińskiego, który, jak wiadomo, że tak powiem, chce jak najdłużej dużo zarabiać. No, możemy tutaj też się pospierać trochę, ale ja panu coś powiem. Mnie się wydaje, że podziały wewnętrzne w naszym społeczeństwie to jest też pewna cecha, która wiąże się z naszą przeszłością. Ja już nie mówię tutaj o walkach między, czy ja wiem, zwolennikami Borkowica i zwolennikami króla z Krakowa. Nie mówię tutaj o rozmaitych, czy ja wiem, walkach powstałych w wyniku Konfederacji, czy ja wiem, Zebrzydowskiego, Konfederacji Paców, Konfederacji później Barskiej. Też bardzo różnie możemy to oceniać. To jest też pewna cecha charakteryzująca to środowisko. Tylko pytanie, czy całe. I myślę, że pan bardzo trafnie tu powiedział, że ludzie, którzy jechali w tym autobusie, to szczerze mówiąc, jechali trochę obok tego autobusu i obok tych wszystkich podziałów, które tam były. Pytanie zresztą też, nie wiem, nie znam ich, nie byłem przy tym, czy ci zomowcy byli też tak jednoznacznie przekonani o wartościach tego, co wtedy chcieli chronić, czy o co chcieli walczyć, czy kazano im o to walczyć. Ja muszę powiedzieć, że tutaj te tradycje, to co w tej chwili się dzieje, no niech pan weźmie sobie, czy ja wiem, teksty, które dotyczą historii dwudziestolecia międzywojennego. Jaka była różnica między zwolennikami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego? Ja już nie mówię tutaj o marginesie, jakim były
grupy lewicowców, tam komunistów, powiedzmy sobie, ale które też były. Czy te podziały nie były równie silne, jak te, które są teraz? No, nie chciałbym, żeby wyjaśniły się na pewien krótki dosyć okres czasu, tak jak wtedy, to znaczy się kolejną wojną światową. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Panie profesorze, przepięknie pan przedstawił historię powstawania Polski, nazwijmy to tak. A ja chciałbym zapytać, czy można wyróżnić jakąś taką bardzo charakterystyczną cechę związaną z polskością? Czy to nie jest pobrzękiwanie szabelką na przykład? Czy na przykład to, że potrafimy tak cierpieć strasznie, prawda? Czy to nie jest nasza taka charakterystyczna cecha, która wyróżnia nas spośród innych narodów? Jak pan profesor to rozumie, taką bardzo typową, charakterystyczną cechę polskości? No wie pan, to jest bardzo istotny problem, który pan postawił i ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście coś w tym, coś nie jest w tym rzeczywiście trafnego i słusznego. Ja wiem, że w każdej epoce naszych dziejach, przez tysiąc lat, tysiąc z hakiem, były grupy, które uważały po pierwsze, że są skrzywdzone. I to jest istotna bardzo sprawa. Skrzywdzone grupy, które domagają się zadośćuczynienia za to, co ich spotyka czy spotykało. Niekiedy to są zadośćuczynienia za rzeczy dosyć, powiedziałbym sobie, no może nie takie bardzo istotne. No, rzuciła mnie kobieta, rzucił mnie mężczyzna, spaliła mi się chałupa, no bywa. Nie, ale rzeczywiście te grupy pokrzywdzonych, chyba pan ma rację, że są dosyć charakterystyczną cechą naszej społeczności i nie jestem pewien, czy też są. Na przykład hitleryzm powstał w wyniku, że się tak wyrażę, poczucia skrzywdzenia po I wojnie światowej. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale czy to było rzeczywiście tak często spotykane w ciągu tysiąca lat dziejów krajów leżących na terenie Rzeszy Niemieckiej, to mam tutaj pewne wątpliwości. Dlaczego my, czy ja wiem, czy tutaj jest ktoś, kto będzie w stanie spróbować odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego my byliśmy zawsze skrzywdzeni, dlaczego zawsze my byliśmy tutaj tym, którym należy się pewne zadośćuczynienie. No ale ja tak też nie wiem, czy to rzeczywiście jest takie masowe. Jeśli weźmiemy do ręki, czy ja wiem, fraszki Kochanowskiego, Mikołaja Reja, czy innych pisarzy tego okresu, wspaniałego naszych dziejów, rzeczywiście wspaniałego, to tylko tyle, że można się zastanawiać, dlaczego nie udało nam się tego przeżyć, przetrwać i zmienić. Mnie się wydaje, że tutaj, tu bije się w piersi oczywiście, o to chodzi, że tutaj trochę było to związane też z kataklizmami, klęskami naturalnymi, które nas spotkały. Pierwsza połowa XVII wieku przyniosła straty ludności polskiej dochodzące do 40% mieszkańców tego kraju. 40%, słuchajcie, z 10 milionów zostało 6. To jest coś nieprawdopodobnego. Czy to była kwestia epidemii, czy to była kwestia wojen, czy to była kwestia walk wewnętrznych, tutaj nie potrafię odpowiedzieć, to moi koledzy, którzy zajmują się XVII wiekiem, na pewno lepiej by powiedzieli, ale w każdym razie to była rzeczywiście jakaś katastrofa zupełna. Panie profesorze, wydaje się, że pod koniec panowania Jagiellonów zaczęło się kształtować coś w rodzaju, jakbyśmy dzisiaj nazwali, takie no jakby naród obywatelski zaczął się kształtować. Potem przeszło w kierunku narodu etnicznego. Czy była szansa, żeby to jakoś w historii mogło się utrwalać? Bo to była jedna z najciekawszych idei, moim zdaniem, i która mogła być dla naszego narodu bardzo ważna. I skorzystam z okazji, to już nie jest długie pytanie, ale bardzo krótkie. Czy
Piastów można zaliczyć do czynnika narodotwórczego, czy to jest raczej marginalna sprawa? Piastów, dynastię? Dynastię. No w sensie, że się tak wyrażę, skutków istniejących świadomości zbiorowej, oczywiście, że można. To jest Piastów ród, no to wiadomo, jak to było w rzeczywistości, trudno powiedzieć. To byli jednak ludzie, którzy dosyć byli nastawieni na współpracę, że powiem nieco przewrotnie międzynarodową. No ale szczególnie na planie damsko-męskim. Ale rzeczywiście no, ich działalność stworzyła podstawę do tradycji, którą można by nazwać na pewno polską. Czy wszyscy Piastowie? Na pewno nie. Czy zawsze oni w ten sposób działali? Na pewno nie. No proszę pamiętać, że przecież ostatni Piastowie, którzy wymarli w XVII wieku, nie mieli nic wspólnego z polskością. Innymi słowy, tutaj chodzi tylko raczej o pewne, no czy ja wiem, tradycje, które jak pieśń głosi Piastów ród. No, Piastów ród. Powiedzmy sobie. Pytanie pierwsze dotyczyło. Nie, ja bym nie zgodził się z tym, że to był naród obywatelski. Nie, to był naród bardzo, że się tak wyrażę, ograniczony liczebnie. Czy to był rzeczywiście. Kiedy lud. Te 80% mieszkańców tego kraju zaczęło uważać, że należą do wspólnoty polskiej. No moim zdaniem dopiero w XX wieku. Tak mi się wydaje. No oczywiście mogę się tutaj mylić i polemizować z innymi poglądami nie będę, ale tak mi się w każdym razie wydaje, że to jednak była sprawa znacznie późniejsza. I to późniejsza, która być może zaczęła się w momencie potwornych katastrof, jakie miały miejsce na naszych ziemiach, właśnie poczynając od wojen kozackich, wojen szwedzkich, wojen tureckich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Ja właściwie nie tyle pytanie, tylko bezczelnie chciałem pewien komentarz. Wiadomo, że w socjologii toczyły się i toczą się dalej dyskusje, czy naród powstaje jako coś, co jest wykwitem grupy etnicznej, właśnie a to wspólny język, obyczaje, tam religia i tak dalej. I z tego też powstaje państwo narodowe, czy odwrotnie, że to właśnie pewna polityczna organizacja z rozmaitych, rozproszonych mniej lub bardziej grup tworzy pewną całość. Ja właściwie chciałem wyrazić swoją wielką wdzięczność panu profesorowi, że skłonił się pan ku temu wnioskowi właśnie, że ta forma organizowania różnorodnych właściwie grup tworzy dopiero pewne poczucie wspólnoty i szczególnie to, co pan powiedział o prawach. O tym, że chciało się przynależeć do pewnych wspólnych praw i to budowało pewne więzi, które później się przeradzały w te więzi, o których mówią bzdurnie oczywiście prawdziwi Polacy. Wydaje mi się jednak to niesłychanie ważne i za to chciałem panu profesorowi podziękować, bo to jednocześnie pokazuje, że od tego, jaką organizację przyjmie to państwo, jakie prawa będą w nim rządziły, będzie decydować o tym, co będzie też, to tutaj skłoniłbym się ku tak daleko idącemu wnioskowi, cechami narodowymi danego społeczeństwa. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję za ten komentarz, z którym się zgadzam oczywiście, żeśmy się raz zgodzili i to nie byle gdzie, bo w innym słowiańskim narodzie. Myślę tutaj o chyba Chorwacji, o Chorwacji. Ale tutaj jeszcze jest jedna taka rzecz, mianowicie mi się wydaje, że każdy chce mieć w swojej genealogii zbiorowej jakieś wspaniałe dokonania, jakieś wspaniałe rzeczy, a nie wszyscy chcą to uznawać i nie wszyscy chcą się temu jakoś tam poddawać czy podporządkowywać. I stąd myślę, że to jest bardzo istotny czynnik też właśnie z tym tworzeniem
pewnej wspólnoty, która chce być możliwie dobra, możliwie słusznie działająca, możliwie lepsza od innych. Czy jest lepsza? Możemy to obejrzeć własnymi oczyma. Jestem humanistą, w związku z tym moje tezy są dosyć prymitywne, historiozoficzne, ale zastanawiam się nad tym, że prawdę powiedziawszy, to w historii Polski nie było nigdy prawdziwej wojny domowej. Znaczy wielkie narody miały swoje wojny domowe. Czy to wielką rewolucję, znaczy Glorious Revolution w Anglii, czy też wojny chłopskie w Niemczech w XVI wieku. No we Francji to już... Natomiast w Polsce niczego takiego nie było. Z tego, co ja pamiętam z historii, to najkrwawsza bitwa w wojnie domowej to była bitwa pod Montwami, która była jakaś tam bardzo okrutna i tam wybili parę tysięcy ludzi, ale jednak to z punktu widzenia tych wojen domowych, takich tych wielkich narodów europejskich, no to jakaś marginalna sprawa. Nie to, żebym ja jakoś żałował tego specjalnie, tylko sądzę, że takie wojny domowe to też w pewien sposób naród kształtują, chociażby w ten sposób, że potem widać, że to są duże sprawy i wtedy to, że rządzi jedna partia, a nie druga, nie staje się tragedią narodową w porównaniu z wojną domową. I czy ja mam słuszne, czy mój pogląd, że rzeczywiście tej wojny domowej w historii narodu polskiego, prawdziwej wojny domowej, to tak naprawdę nigdy nie było? Zależy, co rozumiesz pod terminem prawdziwa wojna domowa, bo na przykład to, co się działo właśnie kiedy, czy ja wiem, nasz książę Siemowit IV wpadł do Krakowa i tam rozrabiał jak pijany u płota, mordując, zabijając i tak dalej, to jednak była wojna domowa. Czy to, że później Leszczyński musiał uchodzić do Gdańska, gdzie został oblężony i później musiał uciekać aż do Francji. Zresztą, co mu na dobre wyszło, bo został księciem Lotaryngii. To też była wojna domowa. Pytanie jest następujące. Czy rzeczywiście tutaj walki wewnętrzne, zająłbym państwu do jutrzejszego rana opowieści o tym, jak wyglądały, czy ja wiem, walki Zamoyskiego z Habsburgami, czy walki z Kirgieły, czy powiedzmy Świdrygieły z Jagiełłą i o tron litewski. To było rzeczywiście, stale coś się działo tutaj i dosyć nawet krwawo. A czy rzeczywiście tutaj jest taka bardzo piękna historia, jak wojska królewskie Zygmunta III pokonały konfederatów, tutaj niedaleko stosunkowo w bitwie Guzowem, kiedy Chodkiewicz, który był po stronie króla, żałował ich, że tak pobici byli i tak biednie uciekali później z tego pola bitwy. No więc może to też jest jakaś cecha narodowa naszego charakteru, aczkolwiek nie zawsze i nie wszędzie była ona dobrze realizowana. Czy rzeczywiście tutaj w porównaniu na przykład z Włochami to jesteśmy jak niewinne dzieci, to prawda. Tylko pytanie, co tutaj można nazwać wojną domową? Bo jeśli popatrzeć to przez pryzmat tego, co się działo w Rzeczpospolitej obojga narodów, no to powstania kozackie to były wojny domowe. I to jakie? Dużo w większym wymiarze i gorsze niż te, które toczyły się na Półwyspie Apenińskim. Czy może tutaj chodzi o etniczną grupę polską? No, też różnie to bywało. Na przykład z pamiętników Paska wynika, że nie lubiliśmy naszych sąsiadów z południa naszego kraju. I że on chętnie by łby im poucinał, jak pisał, czy jak mówił. No, może przesadzał, ale my też zawsze lubiliśmy trochę przesadzać. Panie profesorze, chyba u Gerarda Labudy, ale nie jestem pewien, jest omawiana koncepcja czterech filarów Europy, która powstała na dworze Ottonów.
te cztery filary to Italia, Galia, Germania i Sklawinia. I od razu, czy to rzeczywiście ma jakieś mocne potwierdzenie, czy też to tylko jakaś legenda? I drugie pytanie z tym związane. Pan dość jednoznacznie wywiódł termin Słowianie od słowa. Od słowa zatem, czy od sklaves? Co do pierwszego pytania, jest przesłanka bardzo istotna, mianowicie obrazek. Jak do tronu cesarza zgłaszają się cztery prowincje, słusznie pan to zauważył, Galia, Germania, Walii, tak, i na końcu idzie Sklawinia. Wszystkie tego samego wzrostu, tak samo ubrane, to jest pewna koncepcja. Czy ta koncepcja, czy Sklawinia dotyczy Polski? No, jakbyśmy głosowali, to byśmy pewnie przegłosowali, że tak. Ale tak naprawdę to ja nie jestem pewien, bo ze słowiańskich krajów, jakie wtedy były, to jest jednak, no między innymi, proszę? Trochę jeszcze Połabian, ale trochę też Czechów, już wtedy znacznie bardziej zaawansowanych. To bardzo ciekawa historia z tymi Czechami. Nie mówiąc tutaj właśnie o tej Sklawinii, która leżała nad Morzem Śródziemnym. Drugie pytanie dotyczyło... Słowianie. Różne są koncepcje na ten temat. Mnie się wydaje, że jednak to jest bardzo stara nazwa. Jest taka historia o tym, to jest u takiego pisarza, który się nazywa Teofilakt Simokades, jak straże bizantyjskich cesarzy łapią dwóch ludzi z plemienia Słowian, którzy tym się charakteryzowali, że nie mieli broni, tylko liry. A mieli liry dlatego, że nie uznawali trąb i trąbienia na bój. Do walki. No więc jednym słowem to takie bardzo piękny przesłanek o naszym charakterze etnicznym. To oczywiście podejrzewam, że to był taki zwiad tych Słowian, którzy szli patrzeć, co by tutaj można było w przyszłości zabrać. I rzeczywiście w ciągu najbliższych lat dali się bardzo we znaki cesarstwu bizantyjskiemu, ale w każdym razie już wtedy oni określali się mianem Słowian. Czy rzeczywiście to jest od tego, że mieli wspólne... No mieli wspólne słowa, no mieli wspólne słowa, przy czym też kiedy to się wyłoniło z tego chaosu indoeuropejskiego, to ja tutaj nie będę się wypowiadał z braku kompetencji językoznawczych. Dziękuję bardzo, Bogumiła Stokłosa. Czy ten proces, który pan profesor był uprzejmy, czy ten proces kształtowania czy początków narodu polskiego został już ukończony, czy już osiągnęliśmy apogeum? Co jeszcze może właśnie dalej się dziać? Bo te początki narodu polskiego mogą być rozumiane jako początki polskości. Tak zresztą też pan profesor to przedstawiał. Ciągle zadając to pytanie, ja chyba byłam złym słuchaczem, bo nie dotarły do mnie te kryteria, prawda? One się pojawiały, ale były też odrzucane, potraktowane negatywnie. Te pozytywne kryteria polskości dopiero w tym wykładzie dla mnie, osobiście mówię jako, jest to być może wada mojego odbioru, zaistniały tak naprawdę w XIX wieku w sytuacji ogromnego narodowego zagrożenia. Jednocześnie tym czynnikiem takim powodującym, czy też sprzyjającym ujawnieniu tego poczucia narodowego było właśnie dojście do głosu warstw niższych, nie elit. Bo zazwyczaj no to właśnie polskość z tą elitą była utożsamiana. Też takie uwagi, czy taka uwaga pojawiła mi się na temat obiektywnych i subiektywnych kryteriów polskości, czy też narodu polskiego, polskości bardziej. Obiektywnych, no bo to oczywiście obiektywne to jest ten język,
prawda, to są miejsca zamieszkania i tak dalej, i subiektywne, to bardziej właśnie ta tożsamość narodowa, tożsamość, identyfikacja. Oczywiście niekoniecznie rozumiana tak jak PESEL, ale właśnie jakaś identyfikacja w tym słowie zawarta, które pan profesor też bardzo mocno zaakcentował. My jesteśmy stąd, czyli to poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości. I tylko jedno pytanie mam, takie bardzo już drobne. Panie profesorze, czy ten system tego nazewnictwa określającego te relacje, złożone relacje, rozbudowane relacje rodowe, obejmujące, jak pan profesor był łaskaw zaznaczyć, około 40 uczestników właśnie tego systemu, są dostępne w literaturze polskiej? Przyznam się, że mnie to zaciekawiło, bo mój język jest bardzo ubogi, ja w ogóle już, prawda, tymi pojęciami nie operuję, ale warto wiedzieć, czy takie są, polecieć ewentualnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na to drugie pytanie od razu mogę odpowiedzieć. Tutaj nieżyjący już profesor Wydziału Polonistycznego naszego Uniwersytetu napisał książkę właśnie o rozmaitych, o terminach swoich i obcych, i to rzeczywiście jest bardzo cenna praca, gdzie między innymi może pani znaleźć najrozmaitsze tutaj określenia i zestawienia tych. Poza tym pani Maria Koczerska pisała na ten temat i może pani tam znaleźć te wszystkie określenia. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że podzielam tutaj pani rozmaite wątpliwości, sam je też mam, no ale myślę, że właśnie dzięki tym wątpliwościom można szperać w przeszłości. I pytanie tylko jest następujące. Czy może być świadomość narodowa bez wspólnej pamięci? I moim zdaniem nie. Wspólna pamięć. Pamięć niekiedy urojona, niekiedy wymyślana, tak jak właśnie to, żeśmy pobili Aleksandra Macedońskiego. Czasami pamięć, która wiąże się z tym, co przeżyła moja rodzina czy nasze rodziny, ale to jest rzeczywiście ten lepik, ten cement, który tworzy poczucie też pewnej wspólnoty. No i tutaj mamy rzeczywiście o czym pamiętać i trochę się różnimy też. Różnimy się nie tylko w tym, jak oceniamy to, co zaszło, ale również różnimy się w tym, jak oceniamy na przykład wydarzenia XIX-wieczne i czy panowanie Franciszka Józefa I było rzeczywiście wielkim epizodem w naszym życiu, czy też było częścią działań zaborców. No, boję się, że na ten temat to jeszcze będziemy dyskutować. A czy nie uważałbyś, że tak jak pani powiedziała, że czy osiągnęliśmy teraz apogeum, to teraz ciąg dalszy, to może być właśnie proces odwrotny. To znaczy na przykład będziemy się czuli Europejczykami we wspólnej Europie, bo widać wyraźnie te tendencje w tej chwili, że albo państwa narodowe, albo wspólna Europa podobna temu, co we wschodniej części naszego kontynentu zrobili Jagiellonowie. Byłbym za tym drugim rozwiązaniem, ale muszę powiedzieć, że to nie jest wcale takie oczywiste i takie proste. Pamiętajmy, że jeśli ktoś słyszy, że mówi, że ja jestem Polak i katolik, no to są dwa różne zbiory oparte o dwa różne wartości. Jeśli ktoś mówi, ja jestem biały, a tamten jest czarny czy śniady, to jest kolejny znowu podział. I tutaj muszę powiedzieć, że no, jestem zdania, że tutaj wielość powiązań jest wartością samą w sobie. My jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a w ramach tego określenia ludzie możemy być Indoeuropejczykami, czy Słowianami, czy Germanami. To jest to bardzo ciekawa historia z tym. To jeszcze wrócę do tego, o czym pani mówiła. Przecież my mamy się do czego odwoływać w naszej przeszłości. Wspaniałej przeszłości niekiedy. No ale czy Łotysze mają, czy nie?
mam przyjaciela, którym jest profesorem w Tallinie, w Estonii. Do czego on się ma odwoływać w swojej przeszłości? I łącznie tutaj są też trudności dla na przykład Finów, przeszłość Finlandii. Szwecja jak najbardziej tak, Norwegia jak najbardziej tak. No ale czy ja wiem, Słowacja. Do czego się odwołuje Słowacja? Nie wiem, czy państwo wiedzą. Do czasów IX wieku i do państwa wielkomorawskiego. Ale czy oni coś wiedzą na ten temat więcej niż my? Mam wątpliwości. Moje nazwisko jest Dąbrowski. Ja jestem antropologiem, który od ponad 30 lat pracuje na Nowej Gwinei nad procesem misją chrześcijaństwa, wprowadzenia chrześcijaństwa na Papuę Nowej Gwinei. I wiem z własnych badań, jak dalece chrześcijaństwo jest ważne w konstruowaniu wspólnej państwowości krainy złożonej z kilku tysięcy oddzielnych grup językowych i etnicznych. To, co mnie dziwi, jest to, że po przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I wygląda na to, że główny wysiłek misyjny został skierowany na północ w kierunku Prusów, stąd święty Wojciech nasz, który tam był, a dopiero słyszymy o wprowadzaniu jak gdyby procesu chrześcijanizacji terenów słowiańskich w XIII wieku, kiedy przyszły różne zakony na te tereny. Co się działo przez 300 lat między chrześcijaństwem przyjętym przez Mieszka I i jego wąską grupę, a jakimś bardziej zorganizowanym procesem misjologicznym w XIII wieku? Dlaczego przez trzy wieki chrześcijaństwo nie było wykorzystywane jako proces scalania tych terenów wspólnych? No to bardzo dziękuję. Trudne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że ta ideologia chrześcijańska, która właśnie pokazuje istnienie rozmaitych wspólnot na rozmaitym poziomie, bo przecież każdy z nas w gruncie rzeczy jest członkiem pewnej wspólnoty rodzinnej, miejscowej czy tam jakiejś terytorialnej, państwowej, ideologicznej, religijnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jedno drugiemu nie przeszkadza. To, co pan pytał, dlaczego tutaj przez 300 lat z tym, no czy ja wiem, czy nie było, jednym z większych propagatorów ideologii, nie tylko chrześcijańskiej, ale w ogóle kultury ówczesnej Europy, biskup płocki Aleksander Zmalon przecież stworzył nam wspaniałe obiekty, wspaniałe zabytki, wspaniałe dzieła sztuki. I to jednak było. No, czy mieszkańcy, proszę mi wybaczyć, mam nadzieję, że nikogo tu z Czerwińska nie ma, ale czy mieszkańcy z Czerwińska potrafili zorientować się w walorach tego w XII wieku czy w XI wieku? Mam pewne wątpliwości, no ale być może nie doceniam tutaj tych. Natomiast myślę, że tutaj to powinno etapami iść. Świadomość, że jestem członkiem wspólnot na rozmaitych szczeblach więzi ludzkich. Dzień dobry. Mirosław Maciorowski, Tygodnik Ale Historia. Ja mam do pana profesora takie pytanie jakby odwrotne, bo pan mówił bardzo dużo o powstaniu narodu, a ja się chciałem zapytać... Teraz lepiej? Tak. Ja się chciałem zapytać o jakby dezintegrację narodu, bo mamy XVIII wiek, w XVI demokracja nasza działa, tak powiedzmy, w XVII przestaje, w XVIII właściwie już jest tragedią, można powiedzieć. I chciałem, pytanie jest takie, czy pan profesor ma taką swoją receptę na ten upadek, który nastąpił, czy dezintegracji państwa towarzyszyła też dezintegracja narodu, bo ten nasz upadek jest zaklęty jak gdyby w kilku takich hasłach, liberum veto i tak dalej, no ale
wydaje mi się, że bez dezintegracji, bez erozji jakby poczucia narodowego nie nastąpiłoby coś takiego, do czego doszło. Czy groziła nam jakby zgubienie narodu i dlaczego jednak to nie nastąpiło? To jest dobre pytanie, dlaczego nie nastąpiło. Natomiast czy groziło nam zginięcie wspólnoty narodowej? No, myślę, że były inne możliwości, inne warianty i to rzeczywiście te warianty między innymi funkcjonowały w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To były warianty dotyczące no właśnie przede wszystkim grup stanowych. To były warianty przynależności do poszczególnych klas czy grup społecznych, prawnych i to myślę, że funkcjonowało całkiem nieźle w momencie, kiedy no, zaczęły się sypać najrozmaitsze klęski. Tu jest pytanie, dlaczego żeśmy dopuścili do tego, że będąc jednym z najrozleglejszych państw w Europie w owym czasie, naprawdę jednym z najsilniejszych państw, potrafiliśmy tak zaprzepaścić to wszystko, cośmy zbudowali, czy co nasi przodkowie zbudowali. No ale to jest jednocześnie pokazanie, że można też pewnie pójść w drugą stronę i może stworzyć coś, co będzie bardziej trwałe, bardziej stabilne i bardziej korzystne dla nas, czego myślę, że sobie nawzajem życzymy. Panie profesorze, ja w obronie Czerwińska. W obronie Czerwińska. Tak. Jest dokument z końca XIII wieku, w którym o jakiś tam książę imienia nie pamiętam, odnowił wspaniały klasztor w Czerwińsku. Czyli musiał on być znacznie wcześniej. Czyli Czerwińsk akurat był pewnie schrystianizowany, jeżeli tam był klasztor. I różnych tam miejscowych czy księcia otoczenia podpisało się pod tym aktem. To jest jedno. Bo drugie, wydaje mi się, że na początku XV wieku cała Polska już była chyba już była pokryta probostwami, parafiami. A skoro parafiami, to już była może nie schrystianizowana, ale przynajmniej chrześcijańsko zorganizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tutaj od razu dodam, też przyłączam się do obrony Czerwińska, przepraszam, jeśli uraziłem. Mianowicie Czerwińsk był miejscem, gdzie pojawiły się pierwsze formy struktury prawnej organizowanej w Rzeczpospolitej Polskiej, w Królestwie Polskim w XV wieku. Do ustawy w Czerwińskiej odwoływały się później wszystkie kolejne akta dotyczące na przykład brania udziału w decydowaniu o rozmaitych wydarzeniach prawnych, politycznych, eliminację na przykład urzędników państwowych z działalności ustawodawczej. Także tutaj Czerwińsk ma piękną kartę w historii między innymi ustroju państwa polskiego, co do tego nie ulega żadnej wątpliwości. No, czy pan jeszcze tutaj był łaskaw zwrócić uwagę na probostwa? No więc tak, z tymi probostwami to jest też ciekawa historia, ponieważ to jest wbrew pozorom dosyć późna sprawa, organizacja probostw. Myślę, że tak naprawdę to dopiero właśnie rozwój samorządów terytorialnych, samorządów miast i samorządów wsi doprowadziły do tego, że pojawiły się probostwa, które już zaczęły funkcjonować bardzo sprawnie w końcu w ostatnich dwóch stuleciach średniowiecza. I to rzeczywiście, ma pan rację, że to była rzeczywiście wielka zmiana w strukturach społecznych, świadomości ludzi owego czasu. Kto ty jesteś? Ja jestem członkiem parafii takiej i takiej. Takie byłyby tutaj na ogół odpowiedzi zapewne. Nawet chyba bardziej ważne były odpowiedzi, z jakiej jestem parafii, niż z jakiej jestem diecezji. Co było pewnie ważniejsze we wcześniejszym okresie chrystianizacji Polski.
Jeszcze takie pytanie, czy mówiłeś o tym, że właśnie o probostwach, o rozmaitych czynnikach, które sprzyjały powstawaniu tego pojęcia czy tożsamości narodowej. Czy szkolnictwo miało tu jakiś wpływ? Nie tylko ten jedyny uniwersytet, ale powiedzmy średnie szkolnictwo. No szkolnictwo parafialne oczywiście, że tak. I szkolnictwo parafialne było na bardzo rozmaitym poziomie. Było szkolnictwo parafialne, po którym szli absolwenci właśnie do rozmaitych akademii, nie tylko w Polsce. Tutaj cytowany przeze mnie Wincenty Kadłubek podobno kończył też studia. I tutaj szczerze mówiąc nie bardzo wiemy, czy w Paryżu, czy w Bolonii, no ale w każdym razie gdzieś na zachodzie Europy. I to rzeczywiście stwarzało możliwości kontaktu, bardzo, bardzo szerokiego kontaktu z literaturą, z wiedzą. No nie mówiąc o tym, że nasi politycy przecież studiowali na wyższych uczelniach, no chociażby Jan Zamoyski, na wyższych uczelniach obcych. Czego uczono? No uczono, no, kluczem do nauczania jest nauczyciel. No co tu dużo mówić. Jeśli nauczyciel był dobry, to uczył rzeczywiście wszystkich możliwych zakresów wiedzy. A jeśli był zły, no to nie muszę mówić, co robił, bo widzimy to na własne oczy. Myślę, że trzeba panu profesorowi podziękować, że...